Hej kochani, dziś zapraszam Was na projekt Denko. Troszkę mi się tego uzbierało w związku z tym, że ostatnio robiłam sobie powiedzmy porządki na swojej toaletce. Będą tu rzeczy zużyte i będą powiedzmy takie po terminie, których się muszę pozbyć, a chcę Wam coś na ich temat powiedzieć. Nie przedłużając, lecimy szybko. Jeśli słyszelibyście odgłosy z zewnątrz, to wybaczcie, ale psiaki od sąsiada zdecydowały, że będą sobie teraz szczekać. Tak czy inaczej, lecimy z koksem. Pierwsza rzecz będzie to Alterra, kremik, słuchajcie, aloesowy, świetny, świetny, jeszcze raz świetny. Uwielbiałam go. Bardzo fajnie jak dla mnie pachniał, niesamowicie nawilżał moją skórę. 50 ml dostępny w Rossmann, na pewno niedrogo, bo z tego co pamiętam koło 10 zł za niego dałam. Kolejną rzeczą, która również urzekła mnie zapachem, którą uwielbiam i na pewno kupię nowe opakowanie, jest masełko z The Body Shop Passion Fruit. Kocham ten zapach, nie ma chyba zapachu kosmetyku, który lubiłabym bardziej. Jest to po prostu dla mnie fenomenalny zapach, niesamowicie dobrze mnie nastraja. Kolejną rzeczą jest produkt z firmy Natural Collection i jest to produkt, słuchajcie, który jest taką bezbarwną odżywką do brwi, może też używać, można go oczywiście używać do rzęs. Lash Care Mascara. Jest to produkt, który powinien być właśnie stosowany na zasadzie takiej odżywki. Jeśli chodzi o ten produkt, na pewno nie kosztował dużo, bo kosmetyki z Natural Collection są dość tanie. Maksymalnie pewnie kosztował do 3 funtów, na pewno dostępne są te kosmetyki w Boots. A jeśli chodzi o sam produkt, to byłam z niego tak średnio zadowolona. Kolejno mamy buteleczkę po olejku arganowym Night Repair Serum, produkt, który ja zużywam w zastraszających ilościach. Uwielbiam, uwielbiam, jeszcze raz uwielbiam, dostępny w Pound World. Słyszałam, że one też dostępne są w funciakach, takich Poundlandach, ale ja zakupiłam go w Pound World z polecenia koleżanki i jestem jej naprawdę bardzo wdzięczna, że mi ten olejek doradziła. Buteleczka niezwykle gustowna, przypomina troszkę kosmetyki z Estée Lauder. Kosztuje oczywiście tylko funt, bardzo fajny produkt, ja używałam rano pod makijaż i na noc ogólnie, żeby tą buźkę nawilżyć. Następnie mam produkt, który słabo zużyłam. Jest to kosmetyk zakupiony dzięki uprzejmości mojego znajomego, który jakiś czas temu był w Niemczech i właśnie kupił mi bazę, z tym, że ja mu kazałam kupić zieloną bazę, a on nie do końca mnie zrozumiał, wybaczcie włosek, i kupił mi różową, ta jest rozświetlająca, ja chciałam chyba z tego co pamiętam taką na naczynka. Ona kosztowała w DM-ie 3,95 euro i czasem, ale rzadko używałam jej właśnie do, słuchajcie, no do rozświetlenia właśnie podkładu. Próbuję się tutaj dostać właśnie, żeby zobaczyć jaki to miało kolorek, zapach i tak dalej. Produkt, jak widzicie, ma lekkie zabarwienie, ale po roztarciu jest niewidoczny. Widać, że ma jakieś tam drobinki i na pewno zmieszane z podkładem pozwalą nam uzyskać efekt takiej świeżej, wypoczętej skóry. Lecimy dalej. Kolejna rzecz dla mnie fenomenalna. Bardziej lubię chyba ten różowy żel, ale ten również jest bardzo fajny, żel micelarny, nawilżający do mycia i demakijażu twarzy. No świetny, świetny, jeszcze raz świetny, biedronkowy produkt, na pewno zakupię masę takich opakowań, będąc na urlopie w Polsce, bo uważam, że jest to naprawdę świetny produkt. Idziemy pod prysznic, elegancko,
pach, pach, wychodzimy czyściutki od A do Z, nie trzeba się bawić z wacikami i tym wszystkim. Wszystko można załatwić za jednym razem, a koszt to chyba około 5 zł, więc nic. Tutaj macie różowy. Różowy jest łagodzący, żel krem, cera sucha i wrażliwa. Ten pasuje mi bardziej właśnie ze względu na problem z cerą. Moja buźka jest naczyńkowa, czy naczyniowa? Nie wiem. Tak czy inaczej, ja wolę ten różowy. Obydwa są bardzo dobre i godne polecenia. Tu mam produkt, który kupiłam u Chińczyka w Portugalii, jakiś, nie wiem, podkład, nie wiem po co. Tragedia, w ogóle nie warty wypowiadania się na jego temat. Tu mamy ulubiony mój suchy szampon XXL Volume, Batisny, świetny dla włosów, zwłaszcza krótkich, bo wiadomo, mając włosiska tak jak ja, powiedzmy obcięte na boba, który odrasta, ale się podetnie. No, mamy tendencję do szybszego przetłuszczania się włosów, bo to wszystko jest jednak przy buzi, przy twarzy. Te włosy są krótkie, ja teraz jeszcze chodzę na siłownię po szkole, więc słuchajcie, no naprawdę te włosy mi się przetłuszczają znacznie szybciej, a no, ten suchy szampon jest rewelacyjny, daje fajne uniesienie i no dość bujną czuprynę. Tu co my mamy? Produkt z Yoko. Z Yoko, który dostałam od Karoli, z tego co pamiętam. Jest to wodoodporny, wydłużająco pogrubiający tusz. Słuchajcie, już się troszkę opakowanie zdarło. Było bardzo takie, no gustowne, można powiedzieć. Jeśli chodzi o sam produkt, byłam z niego bardzo zadowolona. Naprawdę ładnie można było budować efekt na rzęsach. Szczoteczkę miał, z tego co pamiętam, tradycyjną. Tak, tradycyjna szczota. Bardzo fajny tusz, naprawdę świetnie mi się sprawdzał. Kolejno mamy błyszczyk, chyba zakupiony w funciaku. Bezbarwny, wyrzucam go, bo co? Paparazzi, a co to za firma? Nie wiem, Famous. Bo po prostu mam go długo i nie chcę go już używać, bo wydaje mi się, że jest po terminie. Kolejną rzeczą, którą wyrzucam i której jeszcze zostało mi troszkę, jest to baza pod cienie z firmy Gosh, która może być stosowana 24 miesiące po otwarciu, ale ja mam tą bazę długo. Ona ma taki perłowy kolorek, fajnie podbijała cienie, dobrze, bardzo dobrze trzymała cienie na powiece przez cały dzień. Kolejno mamy podkład Make Up Academy Undress Your Skin, odcień porcelain, czyli taki, który ja używam. Teraz może się troszkę przybrązowię na kolejnym urlopie w Portugalii, więc nie wiem, czy nie będę musiała no zmienić podkładu albo kupić ciemniejsze, żeby sobie mieszać, ale ten z Make Up Academy bardzo mi się sprawdza, ja już go stosuję bardzo długo, 35 ml, teraz chyba około 5 funtów kosztuje. Kolejną rzeczą, którą trzymałam dla Was, bo chciałam robić ogólną recenzję produktu z firmy W7, ale niestety mi przeszło, jest podkład High Definition Foundation 12 hours. I co? Produkt sam w sobie był bardzo fajny. Ja nie wiem, jaki ja mam tutaj kolorek. SOL 9HW. Tak czy inaczej, kolor był bardzo fajny. Nie był bardzo pomarańczowy, nie był też jakiś szczególnie blady. Sam w sobie utrzymywał się dość długo, oczywiście przypudrowany, nie kosztował dużo, więc byłam z tego produktu zadowolona. Losujemy dalej. Tutaj wyrzucam, bo już jest po terminie, po prostu filtr przeciwsłoneczny z Garniera. Kolejno mamy produkt, słuchajcie, który ja zakupiłam na targu w Hiszpanii w tamtym roku.
Mam jeszcze jeden i był to puder po prostu matujący buźkę. I właśnie chyba do niego wrócę, bo pamiętam, że byłam z niego dość zadowolona. On tutaj miał jeszcze gąbeczkę i taki plastikowy pierdołek, słuchajcie, żeby sobie tą gąbkę położyć. Ja za niego dałam 3 euro. Lecimy dalej, bo zostało troszkę takich pierdołków. Ja sobie może je tutaj przesunę. Wysypiemy to. I lecimy szybciutko. Kupiłam jakiś czas temu odżywkę z celi do rzęs i bez parabenów, ble, 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 10 ml. Ona prezentuje się w ten sposób. Stosowałam ją jakiś czas, słuchajcie. I powiem szczerze, że ja nie wiem, co ta odżywka miała robić, ale nie robiła nic. 100% pielęgnacji. Ja nie widziałam żadnej różnicy przed stosowaniem, po stosowaniu, w trakcie. Dla mnie jakoś szczególnie ten produkt no nie zachwycił mnie po prostu. Kolejna rzecz to baza podcienie High Definition Base z firmy NYX. Baza podcienie, która dość dobra była, muszę powiedzieć. Taki kolorek miała delikatny, beżowy. Ładnie jakoś tam wyrównywała koloryt na powiece. Tutaj macie ten produkt. Jeśli chodzi o utrzymywanie się cieni na tej bazie, to było całkiem, myślę, że spokojnie 8 godzin te cienie się utrzymywały. Zakupiłam na pewno na eBay. Kolejną rzeczą, o której chcę Wam wspomnieć, będzie Maybelline New York numerek 20 Nude Beige New Cover Stick i ja zakupiłam go w Poundland. Tu nie będziecie miały za dużo okazji go oglądać. Był dość ciemny, powiem Wam, ale bardzo ładnie się spisywał właśnie pod podkład i nie było go widać, że jest on taki ciemny. Nawet Wam go nie wyciągnę, niestety. Staram się go zeswatchować tutaj, ale pewnie tego nie widać. Niesamowicie fajne krycie. Ja mam bardzo dużo zaczerwienień w związku z naczynkami, z chorobą moją, czyli z fotodermatozą, a on fajnie sobie radził. Kolejno mamy rzecz, którą również wyrzucam ze względu na to, że już mam ją jakiś czas, a nie wydaje mi się, żeby ona dalej była do stosowania, do użytku, z tym, że tutaj niestety w ogóle nie ma podanej daty ważności. Jest to róż do policzków w takim odcieniu naprawdę różanym i jest to produkt, słuchajcie, z Natural Collection. Tani był, na pewno nie kosztował więcej niż 3 funty, a kolorek to Rose Glow. Tak czy inaczej, sam produkt w sobie sprawdzał mi się dobrze. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, będzie baza. Baza podcienie Specify. Jest to baza, która jest fenomenalna. Nie wiem, czy nie najlepsza z baz, jakie stosowałam. Świetna. Tutaj mamy 5 ml produktu, ale produkt jest niezwykle wydajny. Kosztuje 2,65 euro w DM-ie. Więc wcale niedużo i tak jak mówię, bardzo, bardzo fajna baza. Tu mam produkt chyba ze sklepu Aldi, mam nadzieję, że nie skłamię. Ktoś mi go polecił, któraś z Was, ale niestety dla mnie ten produkt się nie sprawdzał. Ja mam, w sumie nie mam jakiejś strasznie wrażliwej skóry pod oczami, ale jakieś takie właśnie pieczenie, no niefajne rzeczy mi się działy po tym kremie, więc go odstawiłam. Nie był na pewno drogi. Kolejną rzeczą, którą kupiłam z ciekawości, będzie podkład z Poundland z firmy Chit Chat i jest to podkład, który jest niesamowicie różowy, na pewno to zauważycie. Po prostu osoba pomalowana tym podkładem wygląda jak świnka. Jest dość jasny, więc dlatego też myślałam, że u mnie się sprawdzi,
ale niestety no, nie jest mój odcień. Tu mamy opakowanie po All About Matte. Essence Fixing Compact Powder. Mam do zarzucenia tylko to, że niestety produkt ten, za każdym razem jak go kupuję, to on mi się szybko kruszy. Niestety tutaj w Wali, w Wilkinsonie, nie wiem dlaczego, ale nie ma dostępnej tej wersji w proszku, w pudrze, więc zakupiłam ten. Byłam z niego ogólnie zadowolona, ale opakowanie no niestety mnie zawiodło. Kolejną rzeczą, i to będzie rzecz przedostatnia, będzie Derma Q10, V10, whatever, Deep Wrinkle Collagen Filler. I jest to produkt, który ma 15 ml, zakupiony w Poundland. Bardzo fajna baza pod makijaż. Baza, ja go stosowałam jako bazę pod makijaż. Gorąco Was zachęcam, bo naprawdę fajny produkt. I na koniec mamy rzecz, którą również rzuciłam tutaj ze względu na to, że jest stara. I będzie to Waterproof Eyeshadow Love That Pink z firmy Gosh. I jest to produkt wodoodporny, tak jak i baza pod cienie. Produkt, który niesamowicie, słuchajcie, utrzymuje cienie. No zwykłe, sypkie. Patrzę, gdzie ja go kładę i czy go w ogóle widać. Był świetny, świetnie mi się sprawdzał, ale w tym czasie miałam mnóstwo rzeczy do testowania, więc nie zużyłam go. Kochani, to tyle. Jeśli miałyście doświadczenia z tymi produktami, to piszcie. Bardzo chętnie poczytam. I słuchajcie, ja jak zawsze ślę Wam gorące, gorące buziaki. Życzę dużo słońca i do zobaczenia. Pa!